Ja ją pokazałam. U mnie nie jest ciągle wesoło. Ja może nie wymyślam scenariuszy, że one są bardzo podobne. Ja odczuwam, że bardzo są podobne, jeżeli chodzi o poczucie sensu, też tam fashion, jeżeli chodzi o przepych i... A jak się dowiedziałam, to mi się odechciało wszystkiego. Dzisiaj w studiu Party gościmy Aleks Morzyńską. Cześć Aleks. Cześć, dzień dobry. Miło mi Cię powitać w naszym studio i na samym początek, no właśnie, Twoja kariera, jesteś znana z Diabelni Boskich, ale tak naprawdę Twoja kariera jest w Love Island i tam się zaczęła i to jest początek, który jest cały czas gdzieś wyplatany w internecie i moje pytanie, czy Love Island miało wpływ na to, że jesteś teraz tutaj w Diabelni Boskich? Nie wiem, nie myślę o tym, więc chyba nie. Nigdy nie patrzę na siebie przez pryzmat tego, co się stało dawniej. I po Love Island był bardzo długi okres tak jakby przerwy pomiędzy tym, co jest teraz, bo gdybym ja naprawdę chciała iść w to, co teraz robię już wtedy, to na pewno bym nie wróciła z powrotem do siebie, do domu, do UK, a jeżeli bym wróciła, to bym szybciej przeprowadziła się do Warszawy, a jednak przeprowadziłam się z innych powodów. Po prostu przyjechałam odwiedzić mamę i potem zostałam, a to, co teraz robię, wyszło bardzo naturalnie. Myślę, że wtedy nie byłam jeszcze na to przygotowana, nie chciałam tego, a mol nie wiedziałam, że chcę. Mówi się też o tym, że Love Island jest reżyserowane. Czy się zgadzasz z tym? Po troszku, poniekąd, ale emocje wychodzą z Ciebie. Nie widz będzie widział, kiedy one są sztuczne, tak? Czy przez Instagram, czy w Diabelnie Boskich. To kamera to widzi więcej niż tak naprawdę Ty myślisz, że widz widzi. Jak Ty byłaś, to również prowadzącą od wielu lat jest Karolina Gilon. Mhm. Czy miałaś okazję ją tak poznać? Co o niej sądzisz? Nie mamy kontaktu. Jesteśmy w zupełnie innej grupie znajomych. Miła, sympatyczna. Myślę, że prowadzi to. Nie widzę innej prowadzącej w Love Island niż Karolina, nie potrafię sobie wyobrazić, także myślę, że fajnie wykonuje swoją pracę. Bo ostatnio była u nas w studiu i mówiła, że właśnie jest taką osobą bardzo gdzieś wspierającą tych uczestników, więc pytanie, czy jak pamiętasz, jak te swoje czasy, to rzeczywiście tak było, że była obok Was i rzeczywiście jest odpowiednią osobą? Ciężko mi się do tego odnieść, z racji na to, że ja raz, że byłam bardzo krótko, więc ciężko mi powiedzieć, to było bardzo dawno, plus to był pierwszy sezon, dla niej, jak dla nas, także dla nas uczestników, więc nie wiem, zupełnie się nad tym nie zastanawiałam. Ja weszłam i wyszłam, a nie słyszałam złych komentarzy, ale nie słyszałam dobrych, także ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. To na razie skreślone. No właśnie, czy pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy reżyser Królowych Życia i też Diabelni Boskich, Piotr Łasiński, przyjechał do Ciebie? Pamiętam Piotrka i do dziś mamy, no nie, że pamiętam Piotrka, ja nadal jestem tam, więc, ale pamiętam ten dzień, z Piotrkiem mamy bardzo dobry kontakt, bardzo się dogadujemy, myślę, że też mamy taką energię, gdzie my jesteśmy obydwoje bardzo intensywni i ja wiem, jak powiedzieć swoje, on, ja wiem, że mnie przekonuje, ale dla mnie to nie jest przyciskające do podłogi, ja nie czuję piętna na sobie, czy ja nie czuję presji Piotrka i my raczej dyskutujemy w taki sposób, że my tak drzemy koty trochę, żeby dojść i żeby każdy był zadowolony i czasami muszę powiedzieć, że pokazuje mi inną perspektywę. Ja nie siedzę w tym biznesie tak długo jak on, więc czasami tak jak ja sobie wyobrażam rzeczy, on widzi to inaczej ze strony producenta, więc to jest bardzo owocna współpraca. Bardzo się cieszę, że miałam okazję go poznać i że dalej współpracujemy i mam nadzieję, że to nie ostatni projekt, który raz robimy. Wiemy też, że program Królowe Życie i też Diabelnie Boskie to jest trochę program reżyserowany. I teraz pytanie, na ile czujesz, że jesteś w nim sobą, a na ile nie? Na ile gdzieś jest Ciebie jako Aleks, a na ile bohaterki Aleks? Bardzo ciekawe pytanie. I szczerze mówiąc, ja też sobie je zadaję, bo sceny z życia, które są pokazywane, są scenami zazwyczaj 100% takie, jaką ja jestem. Gdzie jeżeli moja reżyserka, z którą współpracuję, próbuje gdzieś tam naciągnąć lub zaproponować coś, no bo ona też do końca mnie nie zna, współpracujemy dopiero od drugiego sezonu, mam nową reżyserkę, to mamy dyskusję po prostu ze sobą, że ja mówię, że tego nie czuję, albo że być tak nie powinno, prawda? No i wtedy pytają dlaczego. Ja mówię, bo ludzie mnie znają z Instagrama, to się nie będzie pokrywać i jeżeli no, rozumiemy siebie i ja potrafię to zargumentować we właściwy sposób, to faktycznie odchodzimy od tego pomysłu. Aczkolwiek, jak ja siebie oglądam,
to ja widzę siebie, bo ja widzę zamysł tego i co chciałam przekazać. A jak oglądają mnie ludzie, którzy mnie jeszcze nie znają, a potem mają okazję mnie poznać face to face, to mówią, że jestem zupełnie inna. Że czasami na ekranie Diabelnie Boskich jestem wyniosła. Albo wydaje się trochę przemądrzała, czy zarozumiała. A ja tego nie widzę, no bo inny zamysł mam w głowie, co innego chciałam przekazać. A jak to zostanie odebrane, to tylko widz może ocenić i każdy przez pryzmat siebie, bo tak naprawdę jak widzimy innego, to jest odbicie takie trochę lusterkowe. No nie mogę odpowiadać za wszystko, ale staram się przekazać jak najwięcej siebie mogę, ale także, co trzeba dodać, że tam są kamery, to nie są naturalne też sytuacje. Tak, ja idę do tego sklepu, ja idę do tej restauracji, ja nie wiem, idę na ten basen, ale to nie jest tak, jakbyś była sama, jednak czujesz tą obecność kamer. Ja lubię kamery, ale nie mogę powiedzieć, że jestem 100% taka przed kamerą, jakbym była, jakby nikogo nie było. Bo tak samo ty, jak mnie nie będzie u ciebie w domu, będziesz troszkę inna, a jak zamknę drzwi, to ściągniesz spodnie i będziesz sobie w majtach chodzić. Jest ta różnica, jak kogoś jest obecność. No, na pewno masz rację, że rzeczywiście jest coś takiego, że masz po części świadomość, że jest ta kamera, tak, i to się wszystko nagrywa. Więc myślę, że trochę tak jest. No właśnie, też w Diabelnie Boskich są też inne uczestniczki. Czy miałaś okazję się poznać z nimi? Nie poznałam jeszcze nowej uczestniczki, z racji na to, że no, doszło do drugiego sezonu, ale jest z Warszawy i znam syna pani Moniki. I pani Monikę chyba miałam okazję poznać raz na naszym Sylwestrze 2 lata temu. A resztę uczestniczek tak, miałam okazję poznać. Nagrywałyśmy razem czołówkę do pierwszego sezonu, także wszystkie znamy się. Mówi się tak, że jest taka po części rywalizacja między wami. Czy to jest prawda? Ja nie odczuwam rywalizacji, bo jeżeli taka jest, to ja nie biorę w niej udziału. W sensie czujesz się taka odłączona od nich? Czuję, że ten show jest bardzo indywidualny. My nie mamy jak ze sobą rywalizować, chociażby na to, z rezydencji na to, że nagrywamy osobno. Więc każda jest zupełnie inna. Ja nie odczuwam żadnej rywalizacji, a jeżeli dziewczyny odczuwają, no to przykro mi, że muszą ze sobą walczyć. W reality show jest coś takiego, że jednak no, pokazujesz te fragmenty swojego życia i pokazujesz też te trudne rzeczy. I zastanawia mnie, dlaczego zdecydowałaś się tak otwarcie powiedzieć właśnie o tym momencie, kiedy niestety okazało się, że jesteś chora, że masz nowotwór, że jednak wpuściłaś te kamery w to swoje życie, również to ciężkie momenty, więc skąd taka decyzja? To nie była łatwa decyzja, bo nie wiedziałam, jak to zostanie odebrane. Też jestem nowa i nie wiedziałam, czy czasem będę w stanie to udźwignąć. Nawet te wiadomości dobre czy złe, bo to będzie ciągle tak jakby wracanie. Plus, jak już raz o tym powiesz, to tak jak teraz, pomimo że już jest po sprawie, nadal o tym rozmawiamy, prawda? To nie zniknie. Ale z kilku powodów tak jakby zgodziłam się na to i zdecydowałam, że będzie tak, a nie inaczej. To, że mogę komuś pomóc. A nawet jeżeli tam jest jedna osoba, której ja pomogłam, że poszła się zbadać, to jest moje mission completed. I ja się cieszę, że mogłam komuś pomóc. A druga sprawa, Diabelnie Boskie, pomimo że to jest reality show i ma za zadanie nas rozśmieszać, powodować, że się uśmiechamy, jak siedzimy przed showem, to chciałam, żeby to było, to nie mam, ja tylko nie, to nie jest tylko pajacowanie, ja nie chcę być pajacem przed kamerą. Ja nie chcę ciągle uśmiechać się, śmiać się ze wszystkiego, robić z siebie idiotkę. Ja jestem tam sobą, więc była ciężka sytuacja i ją pokazałam. U mnie nie jest ciągle wesoło. Ja może nie wymyślam scenariuszy, że nie wiem, jeżdżę jakimś superautem, nie wymajmuję je, żeby nie wiem, podjechać pod wywiad do ciebie, albo żeby kamery mnie nagrały, jak jadę superautem, które nie jest moje. Ja nie pożyczam kasy, żeby robić make-up na te nagrywki, żeby ktoś mi włosy robił. Ja robię to sama. Czasami lepiej mi wyjdzie, czasami gorzej, ale taka jestem. Na tyle mnie stać i tyle pokażę. Jakie to jest uczucie właśnie, jak usłyszałaś tą diagnozę? To jest inny świat. To były takie drzwi, które otworzyłam, których jeszcze nigdy tam nie byłam. I tam nie było ciekawie. To jest po prostu inny świat. Ja już zamknęłam te drzwi, ja już wyszłam z tego pokoju, ale tam jest smutno, depresyjnie i tam jest samotnie. Bo nikt nie będzie potrafił zrozumieć, w jakim ty jesteś stanie mentalnym, dopóki tam sama nie będziesz. To jest samotnie. A jak się teraz czujesz? Fizycznie super.
psychicznie myślałam, że będę się czuć lepiej. Miałam oczekiwania. No, oczekiwania zabijają. Czasem jak dochodzisz do tego momentu, no to myślałam, że będę chciała robić wszystko. Nie jeździłam nigdy na snowboardzie, chciałam. I myślę sobie, jak tylko się dowiem, obiecuję sobie, że idę na lekcję. Jak tylko się dowiem, wszystko jest okej, jazdę konno zrobię, bo też chciałam. Jak tylko się dowiem, to pojadę sobie na kolejne wakacje, bo tam praktycznie pakuję większość moich pieniędzy. Kupię sobie coś, wynagrodzę sobie za ten stracone kilka miesięcy w strachu. A jak się dowiedziałam, to mi się odechciało wszystkiego. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Straciłam radość troszkę z życia. Poszłam na terapię i nadal na tym pracuję, żeby cieszyć się ze wszystkiego. Doceniam małe rzeczy, ale odeszła mi gdzieś radość z życia. Mam też bardzo niską tolerancję na różne rzeczy. Mhm. Nie znoszę bullshit. No nie znoszę takiego kłamstwa. Dużo ludzi też gdzieś tam straciłam kontakt albo rozluźniłam kontakt, bo ja nie mam na to czasu ani ochoty. Więc powiem tak, jak jest, albo ktoś to bierze, weźmie na klatkę i porozmawia ze mną normalnie, albo no nie musimy rozmawiać wcale. Czy jest trochę tak, że mogłaś jakby przeżyć bardziej, że w sumie otwarcie też o tym mówiłaś w programie, że właśnie twój tata miał taki problem i niestety właśnie odszedł z tego powodu, że to gdzieś wpłynęło, że ty przeżyłaś tą swoją chorobę dwa razy bardziej? Pierwsze, co ja się dowiedziałam, nie, jeszcze wtedy nie wiedziałam. Pamiętam, byłam na rezonansie, i byłam sama, bo a ktoś był w pracy, ktoś nie mógł, bo tak to wygląda. I mój tata też był tam sam. Ja pamiętam, jak on do mnie dzwonił i mówi, że jedzie sam i jedzie sobie. Myślałam, o, przecież jedzie tylko na badania. Mhm. Jak ja byłam na tym rezonansie i słyszę, że ta wielka maszyna i wjeżdżasz do niej, ja płakałam nie za siebie, co będzie, tylko płakałam, bo wiedziałam, jak mój tata się musiał wtedy czuć. Jakie to musiało być chujowe, że on tam sam siedział. Więc widzisz, wzbudza we mnie tę emocję, bo to było takie... Ja żałowałam, że mnie wtedy tam nie było. I po jak wyszedł, ja się dopiero poczułam, jak on się czuł. A ja już wtedy wiedziałam, jak jest źle, ale nie miałam pojęcia, jak to musiało, jak w jego głowie co to było. Że każda rozmowa ze mną mogła być tą ostatnią. I on to wiedział, on to ważył. Och, no. No ale właśnie to są takie bardzo takie mocne wspomnienia i mocne uczucia i czasami mam wrażenie, że w naszym tutaj w społeczeństwie showbiz-owym jest takie trochę niezrozumienie, bo z jednej strony niektórzy ludzie Cię wspierają i są z Tobą, a niektórzy mówią, tak jak na przykład tutaj były przypadki, że Karolina Pisarek mówiła, że jest chora, a ludzie ją wyśmiewali, więc czy jakby spotkałaś się z tym, że nie każdy okazywał to serce po prostu w tych sytuacjach? Tak, nie każdy też potrafi, to jest raz. Mhm. Nie każdy też chce dźwigać kogoś innego chorobę czy problemy, bo ma wystarczająco swoich. Nie każdy też mówi o tym, co tam u niego jest, a u niektórych to budzi strach, bo wiedzą, że w rodzinie u nich takie coś było i też nie potrafią, albo nie chcą z powrotem wrócić do takiego czegoś. A ci, którzy po prostu myślą, że to są żarty, to nie wszyscy muszą mnie lubić, nie wszyscy muszą mi współczuć. Ja tego nie potrzebuję zresztą, no nie możesz być lubiana przez wszystkich, też wszyscy nie mogą chcieć Ci pomóc, bo tak naprawdę Ty tego nie potrzebujesz. Ale czy jakby czytasz komentarze po odcinku, czy też na social mediach po prostu? Programu? Może dobrze wyglądam nadal? Tak. zdarza mi się, nie zawsze, zdarza mi się czytać komentarze. To raczej moja mama gdzieś tam powie, ja przeczytałam coś na Facebooku. I mnie irytuje, że ja muszę jej tłumaczyć, bo ja to rozumiem, że nie każdy jest miły i te facebookowe komentarze to tym bardziej jeszcze te instagramowe. Nie tak źle, bo chyba tam jest trochę młodsza generacja. To prawda. Facebookowe, trochę starsza generacja i ci ludzie, trochę generacja naszych rodziców jest generacją generalnie nieszczęśliwych ludzi. Tak mi się wydaje. No trochę przytłoczona tym, co się kiedyś działo, brakiem wszystkiego i oni trochę ten internet używają i anonimowość, żeby wyrzucić z siebie ten trochę jad, więc ja to tak widzę. No właśnie, bo w tych komentarzach czasami pojawia się taki zarzut, że jesteś influencerką, że jesteś nauczycielką języka angielskiego, a w sumie nie jesteś tą businesswoman. A reszta Królowych Życia czy Diabelnie Boski, bo to ten sama nazwa tak naprawdę, aha, są gdzieś tą businesswoman. Jak Ty reagujesz na takie opinie, które się pojawiają w internecie? To zacznę, bo tutaj kilka takich zagadnień poruszyłaś, bardzo ważnych. To pierwsze zacznę, że ja nie jestem nauczycielką, a kiedyś bardzo chciałam być. A nauczyciel to jest zawód
bardzo szanowany i bez nauczycieli na świecie bylibyśmy bandą idiotów latających sobie i robiących bzdury, byśmy nie dochodzili nasze wyniki gdzieś tam w różnych dziedzinach, no nie bylibyśmy tak dalej ze wszystkim, czy to w nauce, czy w polityce, czy w sporcie, nie bylibyśmy w stanie osiągać lepszych wyników, gdyby nie nauczyciele, prawda? I jest to zawód troszkę niedoceniany, muszę powiedzieć, bo też średnio opłacany. Ale powiedzeniem, że zwracaniem się do zawodu nauczyciela w taki sposób, tylko jesteś nauczycielką, nie jesteś businesswoman, no to jest trochę słabe ze strony osoby, która to powiedziała. Ja za małego chciałam być nauczycielką, bardzo. Niestety wytrwałości u mnie jest mało i po prostu nie dotrwałam, nie skończyłam. A zresztą ja nie mam też cierpliwości do dzieci, więc nigdy nie mogłabym być nauczycielką. Ale tak, owszem, udaję korepetycje języka angielskiego z racji na to, że mówię po angielsku bardziej i lepiej niż po polsku. I daje mi to dużą radość i takie trochę spełnienie niespełnionego marzenia. A co do sytuacji, którą teraz przytoczyłeś, że królowe życia to jest tak naprawdę kontynuacja teraz diabel nieboskie, a ja tego tak zupełnie, ja to inaczej widzę i nie widzę tego tak, jak powiedziałaś, bo mnie, kiedy ja zostałam uczestniczką programu Diabel Nieboskie, zostało mi powiedziane, że chcę odejść, produkcja mi powiedziała, że chcę odejść od królowych życia, przepychu przede wszystkim, tego gdzieś tam chamstwa, który się pojawił pomiędzy uczestnikami i że Diabel Nieboskie to jest takie pokazanie kobiet, które są niezależne, ciężko pracujące, interesujące, ale normalne, z którą każda z nas potrafi się zidentyfikować. I teraz jest pytanie, czy... Na ile to się udało, na ile nie. Na ile to się udało, ile nie. No moim zdaniem skromnym nie udało się to, bo nadal nawet... Twoja osoba, ty mi przytoczyłaś, że to jest kontynuacja i dużo osób też tak widzi, plus niektóre uczestniczki też widzą to w taki sposób. Tutaj chyba nie ma dobrej czy złej odpowiedzi, po prostu to jest moje przekonanie i tak został mi sprzedany, tak jakby ta koncepcja udziału w tym programie. I ja chciałabym, aby każda z uczestniczek była zupełnie inna. Wtedy bralibyśmy więcej takie z tego tak jakby no, programu, takie nie wiem, oglądasz Seks w Wielkim Mieście. Każda jest zupełnie inna. Samantha jest krzykliwa, nie wiem, ta jest zainteresowana fashion, któraś inna jest prawnikiem. A u nas mam wrażenie, że to się troszkę zlewa i ja czuję się troszkę pokrzywdzona, bo jestem wrzucona do worka, gdzie niekoniecznie chcę się znajdować. No właśnie, ale do worka, gdzie są osoby, które korzystają dużo z medycyny estetycznej, do worka, gdzie są bardzo takie pewne siebie, takie trochę czasami nawet no, emocje im puszczają w niektórych sytuacjach, Tiulka czy La Luna, gdzieś jakby o to chodzi? Jeżeli chodzi o ekspresję uczuć czy temperament, to myślę, że to jest fajne, że każda jest inna. Nie mówię tutaj raczej o charakterze uczestniczek, bo to chyba nie zależy ode mnie, kto tak jakby bierze udział w tym i to produkcja wybiera uczestniczki. I to jest bardzo fajnie, że każda jest inna, aczkolwiek estetycznie i one są bardzo podobne. Ja odczuwam, że bardzo są podobne, jeżeli chodzi o poczucie sensu, zresztą fashion, jeżeli chodzi o przepych i no, wygląd zewnętrzny gdzieś tam, no lubią medycynę estetyczną. Ja też zupełnie nie mogę tego krytykować, bo też używam i chodzę na botoks, tylko myślę, że jest troszkę inaczej u mnie, a u innych uczestniczek. Ja też nie mówię, że u mnie jest lepiej czy gorzej, po prostu jest inaczej. Więc ja osobiście myślę, że jestem takim trochę przerywnikiem pomiędzy innymi uczestniczkami takiej normalności, bo ja nie pokazuję przepychu. Ja nie mieszkam w super dużym mieszkaniu 200 metrów kwadratowych. Ja nie jeżdżę super samochodami, ale tu, gdzie jestem i tam tyle, co już zdobyłam w swoim życiu, mam i mogę zawdzięczyć tylko sobie. Pół świata zwiedziłam. Sama doprowadziłam, że jestem w programie, nikt mi tego nie załatwił, nikt mi tego nie opłacił. Wszystko, co mam, od torebki Chanel po, nie wiem, po buty do biegania, też sobie sama na to zapracowałam. Pomieszkanie w Londynie też sama, ale czy ja potrzebuję pokazywać wszystko przed kamerą? Czy to pojawia, nie wiem,
Czy to sprawia, że jestem bardziej boska, bo mam taką torebkę, a nie inną? Że mam mieszkanie większe od kogoś? Myślę, że to nie ma takiego dużego znaczenia. No. Myślę, że nie ma. I też ty prawie połowę swojego życia spędziłaś w Londynie. I zastanawia mnie, jakby z perspektywy czasu, które życie było dla ciebie lepsze. Nie wyobrażam sobie być tutaj, gdybym nie była w Londynie. Byłabym pewnie zupełnie inną osobą. Dorastałam tam, kształtowałam siebie jako dorosłą osobę tam. Ja wyjechałam, jak miałam 18 lat, także nie wiem, kim bym była, gdybym została. Ciężko mi się odnieść. To jest duży okres życia. Moja pierwsza praca była w Londynie. Ja w Polsce nigdy nie pracowałam. Ja byłam tak trochę spuszczona ze smyczy. Nikt mi nie mówił, czego nie wolno i ja wszystkiego próbowałam. Dosłownie wszystkiego. I musiałam parzyć się, żeby zobaczyć, co jest dobre, co nie. Więc bardzo szybko wydroślałam, bardzo szybko zarabiałam. Chodziłam do trzech prac. Wiedziałam, że muszę kupić sobie mieszkanie. Wiedziałam, że podróże są drogie. I wiedziałam, czego chcę od życia. Wiedziałam, że muszę do Japonii jechać, musiałam do Korei jechać, musiałam do Stanów, musiałam zrobić Route 66, musiałam zrobić Kambodżę, Wietnam, Laos. Ja to wszystko musiałam zrobić. Nie bo ktoś mi mówi, albo ktoś mi daje, bo ja tego chcę. A jak inaczej sobie to dać, jak nie zarobić na to? No właśnie, czyli masz takie konkretne marzenia, które są twoimi celami i tak naprawdę je po prostu realizujesz. I też w sumie takim chyba, nie właśnie, no właśnie, celem czy marzeniem było to, żeby właśnie występować w telewizji? Ale mnie tutaj grillujesz. Gdzieś tam zadajesz mi pytania, których ja sobie nie zadawałam, ale chyba chciałam sobie zadać od jakiegoś czasu. Bo w Londynie pracowałam jako executive assistant i naprawdę są super tam zarobki. Pozwalały mi na wszystko, czego mi w życiu brakowało. A przyjeżdżając do Polski, ja zrezygnowałam z tej pracy na rzecz bycia influencerem, bo ja lubię być independent, nie lubię, jak ktoś mi siedzi, ja nie lubię być w korpo, nie jestem osobą korpo. Korpo mnie nie lubią, bo ja nie lubię korpo i to jest wzajemne, po prostu... Wzajemne disliking. I bałam się powiedzieć chyba na głos, że chcę być influ. Bałam się powiedzieć na głos, że chyba po tylu latach pracy i wszystkiego, co ładowałam gdzieś, ja chcę robić coś innego, bo to nie jest łatwa decyzja. Przebranżowić się z korpo, gdzie pracowałam jako executive assistant. To były fashion brands, ale nadal. A teraz będę sama sobie siedzieć na telefonie, klikać i tak zarabiać. Mm-hmm. To jest strach, ale tak, to zrobiłam to i to jest chyba najlepsza decyzja, którą podjęłam, bo teraz spełniam marzenia i jestem z tym szczęśliwa. A czy obserwujesz jakichś polskich influencerów? Tak, obserwuję polskich influencerów i inspiruję się też innymi osobami, a jak nie, to inspiruję się czego nie robić, oglądając niektórych. Także wszyscy i wszystko da ci coś, jeżeli potrafisz z tego coś wyciągnąć. A masz jakichś ulubionych influencerów polskich, na których lubię patrzeć? Lubię patrzeć na Jessica Mercedes, też moja koleżanka, także inaczej przez inny pryzmat na nią patrzę. Lubię patrzeć też na mniejsze konta, które są bardzo estetyczne. Teraz mnie tak trochę zaskoczyłaś, więc myślę. Lubię patrzeć na konta minimalistyczne, nie lubię przypychu. Staram się raczej patrzeć na konta, które są krok przed tym, co już widzieliśmy w Zarze, bo to nie jest tam jakiś sukces wejść do Zary, złożyć outfit i wyjść, co jest kopią tego, co było na wybiegu 4 miesiące temu. Także fajnie, jak ludzie potrafią znaleźć takie brands, które tak naprawdę no, jeszcze ich nie ma, albo ktoś o nich nie wie, albo są małe i o nich nikt nie słyszał. Ale właśnie, czy ci podoba się sposób, w jaki ona przedstawia po prostu modę, czy co takiego? Podoba mi się, jak miesza styl. Podoba mi się, że ostatnio byłyśmy na evencie pewnej marki, której pewnie nie mogę powiedzieć, ale skomponowała bardzo fajną, delikatną, dziewczęcą sukienkę w kolorze różowym z takimi butami z lat gdzieś, gdzie nosiła Spice Girls, Gary Halliway, na takiej platformie. Czarne, toporne buciory z taką piękną, delikatną sukienką. No, mega mnie jara taki bardziej alternatywny sposób ubierania, aniżeli cycki na wierzchu. Przyszło mi to do głowy, bo ja nie lubię takiej estetyki. Mnie to bardziej odpycha. Niektórzy lubią i tutaj nie ma co tak naprawdę. A nie, co tam? Jest. Po prostu nie lubię tego, no. No właśnie, ale ja wiem, że ty też wystąpisz w innym reality show jeszcze, w którym będziemy mogli cię zobaczyć. Tak, już niedługo pod koniec października i nie mogę się doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać.
I zobaczymy jakby inną wersję ciebie? Tą wersję, którą zobaczycie, będzie... Tam zapominałam, że są kamery. Tam były takie wysokie emocje i związane z tym, że ja byłam w bardzo niekomfortowych sytuacjach i nie było czasu po prostu myśleć o obecności kamer. Mikroporty były noszone wręcz cały czas, więc po dniu 7 czy 8 to już w ogóle człowiek nie wiedział, że je nosi. I nie mogę się doczekać, aż będę mogła więcej o tym powiedzieć. No to my też nie możemy się doczekać, ale to będzie na pewno coś zupełnie innego niż to, czym możemy Cię teraz zobaczyć. To będzie zupełnie coś innego i ja tak się tym jaram, bo w porównaniu do Diabeli Nieboskich, tak jak mówiliśmy, na obecność kamer idzie odczuć. A tam, ja tam nie jestem idealnym wersją siebie. Tam będą momenty, których ja już się wstydzę. Byłam czasami trochę wredna, byłam czasami trochę podejrzliwa, byłam... niekoniecznie zawsze miła i to jest uchwycone, tego nie idzie wymazać, ale też byłam prawdziwa od początku do końca i będę naprawdę czekać i odliczać dni do premiery tego programu z racji na to, że widz będzie miał odsłonę mnie i inaczej będzie patrzył na odcinki Diabeli Nieboskich po tym, jak mnie zobaczy w tym programie. Także gorąco zapraszam wszystkich, bo będzie naprawdę Diabeli Niebosko. W innym programie. Zupełnie w innym programie. A tak naprawdę nie będzie diabelnie bosko, tylko będzie diabelnie brudno. Czego mogę Ci życzyć? Czego możesz mi życzyć? Chyba spełnienie marzeń. A mam ich kilka i nie boję się już marzyć. I po tym drugim programie teraz, o którym nie możemy powiedzieć, nauczyłam się, jedno co wyniosłam, to jak być dumna z siebie. I nie wstydzić się o tym mówić. Także jestem dumna z siebie i chciałabym dalej iść i robić to, co kocham, bo to jest cudowne móc spełniać marzenia. A czy właśnie w tych marzeniach jest gdzieś też jakiś mężczyzna? Wiesz co, mężczyzna nie jest dla mnie marzeniem. Bo też otwarcie w programie zawsze jesteś przedstawiona jako odważna singielka. Tak, dla mnie mężczyzna nie jest marzeniem. Dla mnie spotkanie kogoś, z kim mogę się dogadać i spędzać czas, co dowiecie się w dzisiejszym odcinku, że kogoś poznałam, to jest po prostu, to jest relacja międzyludzka. To nie jest prezent dany o spełnić się marzenie. Ja tego nie uważam jako marzenie, jako osiągnięcie, spotkanie kogoś. To musi, to się ale chciałabyś z kimś życie. Dzielę z kim życie. Dzielisz, czyli zobaczymy to dzisiaj w programie. Tak! Dziękuję Ci bardzo, że wpadłaś do mnie do studia. Dziękuję, że mogę być i cieszę się, że znowu mogłam Cię widzieć.